Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl, oczywiście w naszych gorących pytaniach, i serdecznie witam również moich i państwa gości, którymi są dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Panie doktorze, kłaniam się, dzień dobry. I dr Bartosz Rydliński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie doktorze, kłaniam się również, dzień dobry. Kłaniam się również. Panowie, zaczniemy naszą rozmowę od przedstawienia oczywiście tematu, o co chodzi z tym przeszkadzaniem opozycji w czasie pandemii. Zaczniemy od cytatu może z premiera Mateusza Morawieckiego, który w fakcie mówi w ten sposób: przez lata marzyliśmy o dołączeniu do grona najbardziej rozwiniętych państw. Dziś ten cel wydaje się bardziej możliwy do osiągnięcia niż kiedykolwiek. Dodał, że nie może zrozumieć postawy opozycji, która zamiast pomagać, chce sypać piach w tryby. Wszystkim siłom parlamentarnym, którym leży na sercu dobro Polski i Polaków, powinno zależeć na zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Ten Krajowy Plan Odbudowy to oczywiście, można powiedzieć, odrębna kwestia od całej pandemii, ale też z nią niezwykle związana, jeżeli chodzi o przyszłość i bezpieczeństwo gospodarek Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej. O tym sobie porozmawiamy za chwilę. Panie doktorze, do doktora Bartosza Rydlińskiego się zwracam. Dlaczego opozycja sypie ten piachę w tryby dobrze naoliwionej maszyny Zjednoczonej Prawicy? No bo ma do tego wszelkie demokratyczne prawo, przecież świętym prawem opozycji jest krytykowanie rządu. No a jeżeli chodzi o kwestie tutaj walki z pandemią koronawirusa, to faktycznie możemy powiedzieć, że trochę rząd ma za paznokciami. Innymi słowy, pamiętajmy, że jednak te kwestie dotyczące szczególnie przygotowania do drugiej i trzeciej fali nie przebiegały bardzo dobrze. W związku z tym opozycja może i ma za co krytykować rząd. Pamiętajmy również, że chociażby w kwestii szczepionek i wyszczepialności społeczeństwa tutaj można było zrobić chyba jednak więcej, na co zwracają uwagę szczególnie lekarze. Panie doktorze, ale w Niemczech nas chwalili na przykład, że system szczepień w Polsce działa rewelacyjnie i że wszyscy powinni się na tym wzorować. No to oczywiście pochwała z Niemiec jest bardzo miła, ale jeżeli zobaczymy, jak dobrze sobie radzą chociażby Brytyjczycy, którzy szczepią na potęgę, gdzie się da, jak się da, czym się da, no to mi się wydaje, że to chyba jest ten punkt odniesienia. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę POZ-y, które szczepią na co dzień, chociażby dzieci, mogą szczepić. Moja mama ma swoją przychodnię i ma możliwości szczepienia swoich pacjentów, pomimo tego, że są szczepionki, nikt ją o to nie poprosił. Nie otrzymała informacji ani z NFZ-u, ani z izb lekarskich, że ma to robić. W związku z tym raczej patrzmy z taką inspiracją na Londyn, a wszelkie pochwały z Berlina traktujmy jako formy grzecznościowe. Ale może ta krytyka ze strony opozycji to nie po to, żeby było lepiej, czy żeby wskazać jakieś tutaj mankamenty, żeby w ten sposób krytykując racjonalnie pomóc w jakimś stopniu. Mamy tutaj kolejny cytat. Mam nadzieję, że w przypadku braku ratyfikacji Funduszu Odbudowy rząd podaje się do dymisji. Tak mówi na antenie Radia Tok FM pani posłanka Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. Jak pan doktor Sebastian Gajewski ocenia tego typu wypowiedzi i tą wypowiedź również premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym sypaniu piachu w tryby? No, na pewno musimy tutaj oddzielić dwie sprawy, to znaczy z jednej strony dyskusję na temat środków, którymi rząd posługuje się w trakcie pandemii koronawirusa i które służą zwalczaniu tej pandemii, zmniejszaniu liczby zgonów, zwiększaniu liczby szczepionek, a drugą sprawą jest kwestia związana z ratyfikacją decyzji o zasobach własnych, czyli tego aktu, który kończy proces wieloletniego budżetowania w Unii Europejskiej. O ile w tym pierwszym przypadku nie powiedziałbym, że opozycja sypie piach w dobrze naoliwione tryby Zjednoczonej Prawicy, bo po pierwsze ani te tryby nie są dobrze naoliwione, bo patrząc na stosunki między Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską oraz Porozumieniem, to może, panie doktorze, to koalicjanci Zjednoczonej Prawicy wkładają kij w szprychy po prostu. No na pewno, jeżeli chodzi o decyzję o ratyfikację decyzji o zasobach własnych, to tym pierwszym podmiotem, który wkłada kij w szprychy, jest na pewno Solidarna Polska, bo jest to jedyna formacja polityczna, która dzisiaj zadeklarowała w sposób bezwarunkowy, że na pewno nie zagłosuje za ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację tego aktu. Część opozycji deklaruje poparcie dla ratyfikacji tej decyzji, część, jak Platforma Obywatelska, twierdzi, że być może zagłosuje przeciwko
przeciw lub wstrzyma się od głosu. W mojej ocenie jest to zupełnie niezrozumiałe i chyba wynika z niezrozumienia istoty tego rozstrzygnięcia, który będzie podejmował polski parlament, bo tutaj nie chodzi tylko o fundusz, o środki dla Polski, to nie chodzi tylko o fundusz odbudowy w całej Unii Europejskiej, ale chodzi po prostu o dokończenie procesu wieloletniego budżetowania w Unii Europejskiej. Jeśli więc Platforma Obywatelska zagłosuje przeciwko wyrażeniu razem z Solidarną Polską, przeciwko wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zasobach własnych, to rozumiem, że następnego dnia Borys Budka razem ze Zbigniewem Ziobro będą w stanie wytłumaczyć i polskiemu społeczeństwu, ale społeczeństwu całej Unii Europejskiej, dlaczego wyrzucili do kosza wieloletnie ramy finansowe, fundusz odbudowy i te wszystkie rozstrzygnięcia, które były z bólem negocjowane przez przedstawicieli wszystkich państw i rządów w ostatnich miesiącach w Brukseli. No, taka wspólna konferencja byłaby na pewno ciekawa i wspólne wyjaśnianie podjętych decyzji, ale czy do niej dojdzie, mam spore wątpliwości. O co chodzi w tej grze dotyczącej właśnie tego krajowego planu odbudowy, pan dr Bartosz Rydliński? No, z jednej strony część opozycji twierdzi, że jeżeli zgodzimy się na krajową wersję, która miałaby być niby mitycznie odkrojona tej europejskiej, no to wtedy faktycznie Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński będą mogli w jakimś sensie dotować zaprzyjaźnione fundacje, samorządy. To nie jest do końca prawda. Oczywiście tutaj chodzi jednak o kwestię szerszą, tak jak zwrócił uwagę słusznie dr Gajewski. To jest jeden z elementów takiego stopniowego dochodzenia do wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. I oczywiście ta kwestia powiązania wypłat funduszy unijnych z praworządnością jest też trochę odroczona w czasie. Pamiętajmy, że Unia Europejska w takiej, można powiedzieć, arenie międzynarodowej jest niezwykle dyplomatyczna i daje szereg szans i możliwości poprawy poszczególnym państwom. Zwróćmy uwagę, że nie tylko Polska jest tutaj na celowniku, również Węgry, Fideszu i Viktora Orbana. Natomiast oczywiście tutaj Platforma Obywatelska chyba wychodzi z założenia, które kiedyś przedstawił Grzegorz Schetyna, że Platforma nade wszystko ma być antypisem. I tutaj oczywiście ku zdziwieniu wielu, szczególnie liberalnych mediów, chociażby Lewica potrafi na to spojrzeć zupełnie inaczej, krytykując rząd Prawa i Sprawiedliwości z równą miarą i dozą, jednak twierdzi, że kwestie unijne, kwestie budżetu są ważniejsze niż różnice co do podchodzenia chociażby do standardów demokratycznych. No i tutaj jakby opozycja po raz kolejny, mówię o tej liberalnej, no zapomina, że też na takim chocholim tańcu zwyczajnie traci, bo pamiętajmy, że zachowanie Platformy Obywatelskiej, Borysa Budki, nade wszystko napędzają poparcie nie PiS-owi, nie Lewicy, tylko Szymonowi Hołowni, prawda? I to tak w jakimś sensie możemy tak skonstatować, że Borys Budka sam na siebie tutaj kręci bat, którego prędzej czy później może dosięgnąć. A Szymon Hołownia konsekwentnie to wykorzystuje i konsekwentnie stara się budować swoje poparcie i zaplecze polityczne, ale my nie o tym. My rozmawiamy o pandemii, o tym, jak opozycja w tej pandemii się zachowuje. Już zostawiając ten Krajowy Fundusz Plan Odbudowy, wracamy do tematu właśnie samego koronawirusa, bo ten spór cały czas trwa, ta krytyka ze strony opozycji cały czas w kierunku rządu Zjednoczonej Prawicy płynie i posłuchajmy takich słów krytyki, może na dowód, poseł Platformy Michał Szczerba. Mamy 34 tysiące nowych zakażeń. Dzisiaj przekroczyliśmy 50 tysięcy zgonów i nadal są nieotwarte szpitale tymczasowe. W Kielcach, w Tarnowie, w Pyrzowicach, w Szczecinie, w Białymstoku, w Ciechocinku. To pokazuje totalną porażkę. To pokazuje porażkę ministra Niedzielskiego. Należy zadać publicznie pytanie, czy ten minister nie szkodzi Polsce. Ale z drugiej strony senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, pytany przez portal w polityce.pl, jak ocenia zachowanie polityków opozycji, którzy krytykują działania rządu związane z pandemią, odpowiada w ten sposób. Po opozycji nie należało się spodziewać niczego innego, bo od samego początku krytykuje i sypie piasek w tryby. Znowu ten piach się pojawia, panowie. W tryby dobrze działające, bo przecież pan premier, pan minister konsultują z wieloma ekspertami i specjalistami, analizują, mają dane, których nie mają panowie z opozycji i podejmują w sposób niezwykle wyważony, bardzo ważne decyzje. I dodajmy jeszcze do tego wszystkiego słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Posłuchajmy. W tej
chwili. W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji. Jeżeli nie potraficie działać solidarnie razem z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji. Nie zaogniajcie sytuacji, bo dzisiaj powinna obowiązywać filozofia wszystkie ręce na pokład. Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. No i tutaj pytanie do doktora Sebastiana Gajewskiego. Czy rzeczywiście nie powinniśmy wymagać od opozycji w sytuacji kryzysowej, w sytuacji walki z pandemią, żeby te wszystkie ręce były na pokładzie, żeby tutaj no, był jeden głos ponad podziałami politycznymi? Czy może rzeczywiście ta krytyka ze strony opozycji jest potrzebna? Panie doktorze, jak pan uważa? No, zgoda, że w takich sytuacjach jak pandemia koronawirusa wszystkie ręce powinny być na pokładzie, ale trzeba pamiętać, że innymi instrumentami posługuje się rząd, innymi większość parlamentarna, innymi opozycja. To oczywiście rząd dysponuje wszelkimi instrumentami prawnymi i finansowymi do tego, żeby zwalczać pandemię koronawirusa i zgodnie z konstytucją jako podmiot prowadzący politykę wewnętrzną państwa jest za nią odpowiedzialny. Opozycja nie rządzi, nie ma takich instrumentów prawnych, ani finansowych, ani organizacyjnych, jak rząd, administracja rządowa, w związku z czym, jeśli opozycja ma solidarnie wspierać walkę z pandemią, no to musi to robić za pomocą środków, które są właściwe dla opozycji, a zatem stosując rozmaite środki kontrolne, które są przewidziane przez przepisy prawa. No, posłowie opozycji, senatorowie opozycji, koalicji senackiej nie rządzą. Mogą składać interpelacje, zapytania poselskie, senatorowi oświadczenia senatorskie, formułować poprawki do ustaw, krytykować rząd z mównicy sejmowej i z mównicy senackiej. I to jest rola opozycji w każdym czasie, w tym w szczególności w czasie walki z pandemią. Oczywiście zgadzam się, że sytuacja zagrożenia życia i zdrowia olbrzymiej części naszego społeczeństwa, ona wymaga, ażeby z tych instrumentów korzystać może nie tyle powściągliwie, ale w adekwatny do sytuacji sposób. To rzeczywiście nie jest czas na wielkie popisy retoryczne, ale to jest czas na konstruktywną pracę, ale konstruktywną pracą opozycji jest konstruktywna krytyka. Tutaj pojawia się pewien problem. Pytanie to znaczy, właśnie, czy ta krytyka jest konstruktywna? Krytyka opozycja parlamentarna no może posługiwać się przede wszystkim krytyką w procesie legislacyjnym, na przykład formułując poprawki do ustaw. Całość problemu polega na tym, że rząd Mateusza Morawieckiego nie do końca zgodny z konstytucją sposób przyjął koncepcję, że będzie walczyć z koronawirusem jak najdalej obchodząc parlament. To znaczy jak najwięcej rozstrzygnięć dotyczących walki z pandemią koronawirusa jest przyjmowanych poza trybem ustawowym. Są to rozporządzenia, zarządzenia, inne akty, które przez parlament nie przechodzą i nie są bezpośrednio przez parlament kontrolowane. Jeśli taką strategię przyjmuje rząd, oczywiście można jej w mniejszym lub większym zakresie bronić, na przykład koniecznością szybkiego reagowania na te zagrożenia, z którymi się mierzymy, no to opozycji pozostaje jedynie krytyka werbalna, krytyka na konferencjach prasowych, krytyka z mównicy sejmowej. Ta rządzi się swoimi prawami. No to są wystąpienia, gdzie liczą się chwyty retoryczne, gdzie liczą się chwyty erystyczne, gdzie trzeba wypaść tak, żeby zostać zauważony. Więc takie formułowanie zarzutu, że opozycja formułuje krytykę niekonstruktywną, jest tak naprawdę zarzutem wobec rządu. Jeśli rząd wprowadzałby więcej rozstrzygnięć pandemicznych w formie ustaw... No ale z drugiej strony mamy na przykład sytuację ze szpitalami tymczasowymi. Z jednej strony, kiedy druga fala pandemii gdzieś hamowała swoje działanie, no to mówili, że po co te szpitale tymczasowe zostały uruchomione, że nikt tam nie leży, po co to utrzymywać. A teraz dlaczego tych szpitali kolejnych się nie uruchamia? Więc no, pewna rozbieżność jest. Doktor Bartosz Rydliński, na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, jakie pan ma zdanie w tej sprawie? Ja się zgodzę w zupełności z doktorem Gajewskim. Faktycznie, jeżeli opozycja na komisjach sejmowych miałaby więcej informacji na temat faktycznej sytuacji epidemicznej, byłoby łatwiej rzeczowo odnosić się do kwestii trudnych, ale zwróćmy uwagę, że nawet sensowne poprawki opozycji, jak chociażby posłanki Pauliny Matysiak o tym, żeby noszenie maseczki w komunikacji publicznej było obowiązkowe, zostało odrzucone w pierwszym czytaniu. Każdy, kto podróżuje komunikacją publiczną, wie, że jest to poważny problem i chociażby w takiej sprawie rząd powinien wykazać się większą empatią względem propozycji posłanki Lewicy.
Tutaj się zgadzam w pełni, komunikacją podróżuję i na co dzień widzę, jak to wygląda. Wygląda nie najlepiej. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Doktor Bartosz Rydliński, doktor Sebastian Gajewski byli moimi i państwa gośćmi. Dobrego dnia panom życzę, kłaniam się, a państwa zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami. Wracamy za chwilę z kolejnym ciekawym tematem na naszej antenie.